Gościem Siewie TV jest dzisiaj Andrzej Krawczyk, nauczyciel wychowania fizycznego, radny Rady Miasta Sieradza, ale miłośnik biegania, biegacz, który ma za sobą 25 maratonów. Andrzeju, i teraz nowy pomysł, aby uczcić 40-lecie pontyfikatu Jana Pawła II i stulecie niepodległości. Tak, ten pomysł się zrodził 4 lata temu, kiedy brałem udział czynny w pielgrzymce biegowej na kanonizację do Rzymu, kanonizację Jana Pawła II. I moim marzeniem, pragnieniem było takim, żeby zorganizować taką pielgrzymkę w tym roku. I w tym roku no, wydaje mi się, że podołamy temu zadaniu. I jako dar dziękczynienia, że nasza kolegiata została bazyliką mniejszą, spod tej bazyliki wybiegniemy do Rzymu jako sztafeta w liczbie około 14 osób, którzy będziemy biegli non-stop przez 1863 km. To daje około 8,5 dnia ciągłego biegu. Będziemy się zmieniać co godzinę. I takim zwieńczeniem będzie to, że dobiegniemy na plac Świętego Piotra i naszym marzeniem, no wielkim marzeniem byłoby to, żeby nasz papież powitał i miejmy nadzieję, że pan prezydent też tam będzie i też tam, nas tam powita. Powiedz Andrzeju, czy są już chętni, bo tak mówiłeś mi jakiś czas temu, że są, a się okazuje, że nie za bardzo się ludzie garną do tego biegu. To znaczy, to jest wielkie wyzwanie i wielkie przedsięwzięcie. Ja ze swojego grona uczniów, jako nauczyciel, mam około 5 osób, ale zadeklarowali też pomoc ratownicy sieradcy, którzy też będą zadeklarowali swój udział, no ale też szukam jeszcze osób takich prywatnych, którzy też będą chcieli wziąć swój udział w tym przedsięwzięciu, w tej pielgrzymce. No i przede wszystkim chodzi nam o sponsorów. No, ciężko prosić z tego miejsca, ale bez sponsorów coś takiego by się nie udało. Liczymy tutaj na nasze duże firmy w Sieradzu, które są, na naszych przedsiębiorców, na nasze osoby. Przede wszystkim tutaj jeszcze chodzi o osoby, które zapewnią nam takie zaplecze kulinarne w czasie tej pielgrzymki, bo to wiadomo, że będziemy biec przez 2-3 godziny i następna ekipa będzie 2-3 godziny przed nami, prawda? I żebyśmy mieli to zapewnione, jakieś tam jedzenie, jakiś tam wypoczynek, jakiś tam posiłek, no i takie rzeczy, które są związane z takim normalnym życiem codziennym. Ja myślę, że chętni do pomocy się znajdą. Wspomnij tylko, kiedy start do tej sztafety? Znaczy, to jest tak, że chciałbym, żebyśmy wystartowali 8,5 dnia przed 16 października, tak żebyśmy byli o godzinie 18:18, kiedy był wydmuchany dym, biały dym z kaplicy sekscyńskiej, a o godzinie 18:44, kiedy było ogłoszenie właśnie, że Jan Paweł II, Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Serdecznie zapraszamy, ale zapraszamy jeszcze, Andrzeju, na jedno bardzo ważne sportowe wydarzenie, które już niedługo. Tak, no to będzie wydarzenie chyba jedno z najważniejszych w historii Sieradza, mianowicie Mistrzostwa Polski U23, to jest Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do lat 23, gdzie wystartują przede wszystkim też nasi zawodnicy, ale wystartuje też Mistrz Europy, Mistrz Świata Konrad Bukowiecki, Ewa Swoboda, no i wiele innych gwiazd. Warto przyjść na stadion, to już pierwszy dzień zawodów 30 czerwca. Zapraszamy razem z Andrzejem Krawczykiem, który był dzisiaj gościem Siewie TV. Dziękuję. Dziękuję bardzo.